głosowanie było tradycyjne. Głosowaliśmy przeciwnika z najwyższym uczynnikiem. Tak było za każdym razem do tej pory, jak głosowaliśmy. Także można było po prostu przewidzieć, tak powiem. Natomiast z jednej strony to cieszy, że będziemy mieli możliwość konfrontacji z drużyną przemieszczy, który jest w składzie z wielu reprezentantów, wiodących reprezentacji międzynarodowych, prowadzoną przez świetnego trenera Juana Ramos, to jest wiadomo jaka postać. Co prawda będzie mi okazję się z nim skonfrontować w tym roku, jeszcze jak trener z Chicago, ale to no, macie, można powiedzieć, to ważne, z kim teraz będzie startem w naszym wyższym. I tak jak mówię, jest to ten aspekt dosyć ciekawy, pozytywny, konfrontacja z taką drużyną. To jest niebywałe doświadczenie. Natomiast patrząc na to, jak można było wylosować, no to oczywiście, że można tutaj trochę na los ponaczekać, ale myślę, że nie ma co tego robić za dużo. Po prostu my już od 2 godzin rozpoczęliśmy operację z Odmham. Już w niedzielę na mężczyzn tutaj się rachowiamy. Staramy się już tego przeciwnika rozpracowywać, staramy się jak najwięcej wiadomości na temat zawodzi. Po prostu traktujemy to jak konfrontację z każdą inną drużyną, w tym sensie, że będziemy starali się grać o zwycięstwo, będziemy starali się grać o awans do fazy grupowej. Mój optymizm budzi też ostatnia konfrontacja z Barceloną. Myślę, że po tym meczu drużyna Wisły dojrzała do konfrontacji. Myślę na tym poziomie europejskim i wierzę, że będzie już to widać 18 września. Jak tradycyjne losowanie w tej rundzie, to tradycyjnie moje narzekanie, bo nie jestem zadowolony z tego losowania. Mówię to otwarcie, również było komentowane przed meczem z Barceloną, ale tak już jest, szczerze odpowiadam. Liczyłem na słabszego przeciwnika. Wiadomo, drużyna angielska, top. Może weźmiemy przykład kiedyś z Berlinu, wiadomo, im się udało, może nam się też uda. Tak jak ten wspomniał, oby numer z Barceloną zaprocentował, jak mecz u siebie jestem bardziej spokojny, to liczę też, że lepiej zaprezentujemy się na wyjeździe. Zobaczymy, jest jeszcze trochę czasu do tego spotkania, także najpierw to